Widać, że ktoś tu robił ognisko. Dziwne napisy. To są otwarte drzwi. Tam jest jakąś młodzież. Siemano, witam, bo z dziki z tej strony strzelają deski. Muszę go dać cicho. Bo nie wiem, czy kogoś tu nie ma. Trochę, że ich tu jechało. Jakieś stare łóżko tam widzę. Ale drzwi otwarte przez okno, Wadziu. No dziwne to trochę jest. Dobra. Widać, że ktoś tu robił ognisko. Pewnie to. Stary kredens, ale to jest, no powiem wam, że tu pod tym nie wydawać, ale tak jak widzicie, zajebisty kredens jest, super, taki stary, tu wszystko czeszczy, tam już na wierzch to jest masakra, jest bardzo, nie róbcie tego, nie właśnie do takich budynków, no bo to już się tu wszystko rozpadło. Tu tragedia za niedługo może się stać. Tak samo ten strop jest już cały nadrywany. Tutaj mam jakiś kominek. Nie czeszczy to, bo naczynie. Tu też nic nie mamy w tych pomieszczeniach. Ale strop jest bardzo niebezpieczny. Tam jest jakoś młodzież. Tu też już nic nie ma. Strop zerwany. Się może zaraz zapaść to pode mną. Tam już widać dach. Te schody. Nie wiadomo, czy one się nie zarwią pode mną. Wszystko chodzi. Tu już widać ten kredens z góry. Tragedia. Widać dach, niebo widać. Tam też jest jeszcze spalony budynek obok. To możemy się tam wbić do niego. Zaraz. Ale też jest w takim samym stanie jak ten budynek. Dobra, no to zobaczenia za chwilę. Bo tu widzę,
że nie ma nic ciekawego. Także mamy ten drugi budynek, ale on spłonął. Ale czemu? Dziwne. Tak, jakby ktoś tam był. Tu się musiało palić. Tu jest jakoś Matko Bosko. Się ewidentnie paliło. Tu ktoś dogrzewał takim piecem. Ale melina. Kredens. Jeszcze jeden kredens. Nawet tu nic nie tyką stąd, nie ma rękawiczek. Ale ewidentnie tu się musiało palić. No. Tamten budynek jest strasznie zrujnowany, a ten drugi... Niestety coś się tam musiało wydarzyć. Idziemy na wierzch, zobaczymy czy tu wledza. Ale się tu jarało. Zobaczcie się. Nie no, bez sensu, tu nie wdawaził. Cały kredyt się zjarał. Tam mam jakieś stoły. Szkoda. Szkoda, bo żeś to chciał nagrać. I widać, że już tu nic nie zostało. No wszystko spalone. Nawet ten kredyt się wszystko spłonęło. Tu się tu musiało być ewidentnie, to musiało się tu zapalić. No, no nie będę łazić po takiej ruderze, bo pełno jakiegoś dymu i syfu. Także ja wam taki mały urwek się znowu zrobił z domów dwóch opuszczonych. Tu mam jeszcze jakieś pomieszczenie, ale tu jest syf. Piec stary, była kuchnia widać. Ale czy to nie była kanka, żeby podpalić ten budynek? Możliwe. Ale to ona by tak... Nie, ewidentnie ktoś tu po prostu nocował. To są jakieś trunki, jakieś bify. Tu mój piec stary. Nie będę po tym łaził, bo tu nie mam takich butów specjalnych do ważenia, żeby łazić po takich rupieciach. A ten strop też widać, że nie jest ewidentnie super. Także ja was serdecznie pozdrawiam i zapraszam was do kolejnych odcinków. Papeczka i do kolejnego urbexu małego. Pozdro, subskrypcja i łapka.